Oddziaływania hydrofobowe, mówiąc najbardziej ogólnie, jest to zjawisko polegające na tym, że dwie cząsteczki, które słabo oddziałują z wodą, wrzucone do środowiska wodnego, okazuje się, że mają tendencję do spontanicznego zbliżania się do siebie. I pytanie jest, dlaczego tak się dzieje? Te dwie cząsteczki, gdyby znajdowały się w niewodnym środowisku, nie miałyby tej tendencji. Natomiast w środowisku wodnym obserwujemy ich jakby chęć zbliżania się do siebie. Z czego to wynika? No najpierw parę słów takich definicyjnych. Mianowicie przez powierzchnię hydrofobową będziemy rozumieli taki fragment powierzchni cząsteczki, bądź całą cząsteczkę, bo cała cząsteczka może być hydrofobowa, jeśli średnia energia oddziaływania cząsteczki wody z tą powierzchnią jest algebraicznie wyższa niż średnia energia oddziaływania wody z wodą w czystej wodzie. Inaczej mówiąc, ta powierzchnia gorzej oddziaływuje z wodą niż woda ze sobą. Jeszcze bardziej popularnie mówiąc, jest to powierzchnia, która w cudzysłowie nie lubi wody. Otóż takie dwie nielubiące wody powierzchnie, zanurzone w środowisku wodnym, jeśli nic ich mechanicznie nie będzie trzymać, będą spontanicznie zbliżać się do siebie i nazywamy ten efekt oddziaływaniem hydrofobowym. Z czego ono wynika? Posłużymy się tutaj prostym stosunkowo modelem, mianowicie problemem najpierw zanurzania cząsteczki metanu z powietrza czy z fazy gazowej do środowiska ciekłego. Metan, jak wiadomo, to jest cząsteczka CH4, jest cząsteczką hydrofobową w całości i ładunki lokalne są bardzo małe, w związku z tym ona z wodą oddziałuje bardzo słabo. Mamy tutaj dane dotyczące zmian entalpii swobodnej, zmian i jej składowych, czyli zmian entalpii i członu odpowiadającego za zmiany entropii, czyli członu TDS. Pamiętamy, że entalpia swobodna, czyli potencjał termodynamiczny Gibbsa, definiowany jest jako różnica między entalpią H i członem entropowym T delta S. Widzimy zatem, że delta H minus T delta S daje nam te wartości delta G. Zajmijmy się lewą stroną tego przejścia, mianowicie przejściem od fazy gazowej do fazy czterochlorku węgla. Widzimy, że zmiana entalpii, czyli człon energetyczny tego procesu, jest niewielki. To jest minus 2,1 kJ na mol. Wszystkie te wartości są w tych jednostkach. Oznacza to, że metan przechodzący do czterochlorku węgla bardzo słabo z nim oddziałuje. Przyciągająco, ale w niewielkim stopniu. Zmiana entropii obrazowana członem T delta S jest ujemna. To oznacza, że entropia układu obniża się przy przejściu metanu z fazy gazowej do czterochlorku. Dlaczego tak się dzieje? Można to łatwo zrozumieć, pamiętając, że cząsteczka metanu w gazie ma bardzo wiele miejsca jakby do poruszania się, ma dużą swobodę ruchu translacyjnego, dużą swobodę ruchu rotacyjnego, natomiast zanurzona w cieczy, jakim jest czterochlorek, następuje tam drastyczne ograniczenie objętości, w której ona może się poruszać. W związku z tym swoboda jest jej ograniczona i pociąga to za sobą obniżenie entropii. Przejdźmy teraz do prawej części tego wykresu obrazującego przejście tego samego metanu w innym procesie z fazy gazowej do wody. Następują jakieś procesy korzystne energetycznego przyciągania się cząsteczek. Drugi człon, T delta S, jest nadal ujemny, ale o dziwo jest dwukrotnie większy niż poprzednio. Ten spadek jest jeszcze bardziej wyraźny. No i teraz jest pytanie, jak można molekularnie zinterpretować te dwa procesy, te dwa fakty. Czym można uzasadnić owo obniżenie się entalpii? Na pewno nie będziemy mogli odnaleźć
tego efektu przyciągania się cząsteczek w oddziaływaniach między wodą a metanem. Metan jest bardzo niepolarny, w związku z tym elektrostatyczne jego oddziaływanie, aczkolwiek ciut większe niż z chloroformem, nie jest tak wyraźne. Czyli nie tutaj. No to jeśli nie tutaj, to gdzie? I tutaj tkwi sedno sprawy. Otóż jeśli nie w oddziaływaniach metanu z wodą, to zatem coś w samej wodzie musi się zmieniać. W wodzie, która znajduje się daleko od metanu, nic zmieniać się nie może, bo ta woda przypomina normalną, zwykłą wodę. Zatem przyczyna owego obniżania się wyraźnego entalpii możemy doszukiwać się tylko w warstwie wodnej otaczającej metan. Jak można to zrozumieć? No na przykład w ten sposób. Wyobraźmy sobie cząsteczkę wody w zwykłej wodzie. Ona z jednej strony ma tendencję do tworzenia wiązań wodorowych ze swoimi sąsiadami, ale pamiętajmy o ruchu kinetycznym innych cząsteczek wody, które poprzez zderzenia zaburzają ten proces tworzenia się owych wiązań wodorowych. Zatem mamy w wodzie zwykłej mamy dynamiczną strukturę mniej lub bardziej zniekształconych wiązań wodorowych, które się tworzą, ulegają zniszczeniu, odkształceniu w dynamiczny sposób. Natomiast jeśli owa cząsteczka wody znajdzie się przy powierzchni metanu, to jest tak, jakby człowiek stanął przy ścianie, z tyłu za plecami, nic go nie szarpie. Oddziaływać może z tymi ludźmi, ściskać im rękę, mówiąc w cudzysłowie, tylko z tymi, którzy są przed sobą. I tak się dzieje z tą cząsteczką metanu, która znajduje się, z tą cząsteczką wody, która znajduje się przy powierzchni metanu. Ona nie doznaje oddziaływań od strony metanu. Zatem może tworzyć lepsze, to znaczy niższe energetycznie wiązania wodorowe z sąsiednimi cząsteczkami wody. I tutaj odnajdujemy owo obniżanie się entalpii, ale równocześnie, jeżeli te wiązania są lepsze, mniej zaburzone, to tym samym ta warstwa hydratacyjna wody wokół metanu jest bardziej uporządkowana. Jeśli jest bardziej uporządkowana, to ma niższą entropię. To jest zrąb molekularnego zrozumienia tego procesu hydratacji cząsteczki metanu. Przechodzimy teraz już do samego sedna oddziaływań hydrofobowych. Wyobraźmy sobie, że mamy dwie cząsteczki metanu znajdujące się w wodzie w pewnej odległości wokół siebie. To jest stan, nazwijmy go, oznaczmy go literką A. I stan B, w którym te dwie cząsteczki metanu stykają się ze sobą. Czym te dwa stany się różnią? Różnią się tym, że cząsteczki wody w obszarze styku już tych cząsteczek nie ma. Dokąd one muszą przejść? Do normalnej wody. Czyli co się dzieje? Cząsteczki wody z obszaru o obniżonej entropii przechodzą do obszaru o podwyższonej entropii. Zatem przy przejściu ze stanu A do stanu B cały układ podwyższa swoją entropię. Podwyższanie entropii to jest czynnik sprzyjający temu, by delta G, zmiana entalpii swobodnej, była ujemna. A jeśli jest ujemna, to znaczy, że proces będzie przebiegał spontanicznie od stanu A do stanu B. I tym samym wyjaśniliśmy sobie fizyczne sedno oddziaływań hydrofobowych. Powtórzę jeszcze raz, że to wynika z różnic we właściwościach fizycznych zanurzanych obiektów. Metany są innymi obiektami niż te, niż środowisko, w którym się znajdują. Teraz powiem coś takiego może nie tyle rozweselającego, co innego z innej dziedziny, że tę analogię można stosować nie tylko w fizyce, analogię do zjawisk hydrofobowych można stosować na przykład w socjologii. Jeżeli mamy klasę, w której koleżanki i koledzy dobrze się znają ze sobą i raptem na początku roku szkolnego pojawiają się dwie inne osoby, które zupełnie są obce dla nich. Otóż w socjologii występuje efekt takiego naturalnej tendencji tych dwóch obcych sobie osób do zbliżania się socjologicznego do siebie, wtedy kiedy one znajdują się w środowisku, którego nie znają. Tych analogii może być więcej, ale przejdźmy do naszych dalszych rozważań. Przed sobą mamy znowu model wstęgowy proteazy. Jeśli Państwo pamiętają poprzedni model, to bardziej dociekliwi mogą zauważyć, że tutaj te pętle, ta bramka
wpuszczająca substrat do centrum aktywnego jest nieco inna, taka jakby zamknięta. Cząsteczka, która zajmuje miejsce aktywne. Ta cząsteczka jest pierwszym inhibitorem, który był zaprojektowany dla tej proteazy. Przyjrzymy się temu troszkę dokładniej, a teraz zobaczymy go w nieco innej reprezentacji, mianowicie w reprezentacji van der Waalsowskiej. Widzimy, że w rzeczywistości ta cząsteczka wypełnia bardzo dobrze tę całą dziurę, która tutaj się znajduje. I będziemy się za chwilę przyglądać, w jaki sposób ona oddziałuje, dzięki czemu ona tutaj się znalazła. A na razie popatrzmy trochę z góry na to, by zobaczyć, jak wygląda jej ulokowanie w stosunku do całego enzymu. Widzimy, że ona przychodzi w poprzek tej dziury, a z góry jest trzymana owymi ramieniami. Tutaj pewna dodatkowa uwaga, mianowicie naturalny substrat, na który działa ta proteaza, jest bardzo długą cząsteczką, która lokuje się w specyficznym miejscu i w specyficznym miejscu następuje przecięcie na dwie części. Inhibitor natomiast, przypomnę, musi wejść w to samo miejsce skuteczniej niż naturalny substrat. I w ten sposób zablokuje działanie owego enzymu. To jest tak, jakbyśmy do zamka wepchnęli coś i uniemożliwili proces włożenia normalnego klucza. Tyle tylko, że zapchanie szmatą zamka jest czynnością bardzo prostą, natomiast zaprojektowanie cząsteczki, która skutecznie to samo będzie robić w tym enzymie, jest rzeczą znacznie bardziej złożoną. Do tego celu musimy bowiem zrozumieć fizyczne właściwości, fizykochemiczne właściwości całego otoczenia, tych ścian, które otaczają to centrum i specyfiki budowy, wiedzieć, w których miejscach możemy na przykład tworzyć wiązania wodorowe, a w których miejscach mamy fragmenty hydrofobowe. Może być tak, że są tylko hydrofobowe, może być tak, że są tylko miejsca donorowo-akceptorowe do wiązań wodorowych, a może być cała gama różnorodnych możliwości kombinacyjnych między nimi. I problem polega na tym, żeby właściwie zrozumieć najpierw budowę tego miejsca, do którego chcemy, by inhibitor się przyczepił. Ten z kolei obraz ilustruje nam dość dokładnie to, co się dzieje po związaniu enzymu. Te żółte wstęgi, przypominam, to jest sytuacja przed związaniem substratu, natomiast zielona po. Widzimy wyraźnie, że właściwie przebieg całości tej struktury się nie zmienia, z wyjątkiem właśnie tej bramki tutaj. Związanie substratu, który znajduje się tutaj, powoduje obniżenie tych ramion, zamknięcie tej bramki i przytrzymanie tego substratu bądź inhibitora we właściwym miejscu. Porównamy ten najbardziej uproszczony model. Jeszcze raz przypomnę, żółty kolor to jest struktura przed związaniem enzymu, kolor zielony, struktura po jego związaniu. Widzimy wyraźne zamknięcie się tej bramki, to jest ruch w skali mniej więcej 7 angstremów, to zamknięcie. A poza tym pozostała część struktury nie ulega większym zmianom, następuje tylko lekkie dogięcie tych ścian bocznych centrum aktywnego, które przytrzymują substrat bądź inhibitor w tym miejscu. Proszę Państwa, w tej chwili przejdziemy do przyglądania się, w jaki sposób substrat bądź inhibitor oddziałuje z miejscem aktywnym enzymu proteazy. Obraz jest uproszczony, mianowicie wycinamy wszystko to, co jest nieinteresujące z całej struktury, zostawiamy tylko części najbardziej newralgiczne. A więc w górnej części mamy fragment owej bramki, o której mówiliśmy, w dolnej części podłogę centrum aktywnego, natomiast ten fragment troszkę pogrubiony, to jest nasz inhibitor z wyrzuconymi dla większej przejrzystości łańcuchami bocznymi. Pomiędzy bramką a inhibitorem znajduje się pojedyncza cząsteczka wody. Widzimy, że ta cząsteczka wody pełni strukturalnie ważną rolę, ponieważ tworzy cztery dobrze uformowane wiązania wodorowe. Dwa z grupami CO inhibitora
i dwa z grupami NH wiązań peptydowych owej bramki. Dodatkowo widzimy, że ten inhibitor jest trzymany wieloma innymi wiązaniami wodorowymi, które pokazane są tutaj w postaci żółtych odcinków. Jest ich cały szereg w dolnej części, w tej podłodze centrum aktywnego i w suficie. I to jest pewien jeden rodzaj oddziaływań, które powodują trzymanie się tego inhibitora w tym miejscu aktywnym. To są wiązania wodorowe. Zobaczmy teraz inny rodzaj oddziaływań tej samej cząsteczki. Tutaj widzimy obszar znowu centrum aktywnego. Przypomnę, żeby Państwo dobrze to widzieli. To jest obszar podłogi, o której mówiliśmy, obszar sufitu. Tutaj jest omawiana poprzednio cząsteczka wody. Natomiast pokazane są tutaj wyraźnie ściany boczne i ich charakter. Te ściany są w innej reprezentacji, to jest reprezentacja van der Waalsowska, byśmy lepiej czuli powierzchnię całej tych bocznych ścian, które czuje znajdujący się tutaj inhibitor usunięty dla większej przejrzystości tego obrazu. Otóż widzimy, że te ściany boczne są ścianami w tej reprezentacji zielono-białymi. Pamiętamy, są to zatem węgle i wodory. Zatem te ściany i wnęki w nich znajdujące się są wyraźnie ścianami hydrofobowymi. Przyjrzyjmy się zatem naszemu inhibitorowi, jaką on ma właściwie strukturę chemiczną. No i patrząc na jego strukturę, widzimy, że te właściwości są różne. Zaznaczone tutaj w postaci ramek, łańcuchy boczne są dwojakiego rodzaju. Te w ramkach niebieskich widzimy fragmenty czerwone, tak jak w tym przypadku, czy w tym przypadku, bądź niebieskie, jak w tym przypadku, czy tutaj. Otóż są to grupy donorowo-akceptorowe do wiązań wodorowych, czyli te fragmenty, te łańcuchy boczne tego sześciopeptydu, tego inhibitora, będą chętnie mogły wchodzić w wiązania wodorowe, jeśli będą miały takich partnerów od strony proteazy. Natomiast te trzy fragmenty, oznaczone brązowym kolorem, to są łańcuchy boczne zielono-białe, czyli węglowodorowe, czyli typowe fragmenty molekularne o właściwościach hydrofobowych. Zatem te fragmenty będą z kolei chętnie przybliżać się do fragmentów hydrofobowych proteaz. Otóż mamy tutaj centrum aktywne proteazy, jej ściany boczne hydrofobowe, pokazane w reprezentacji van der Waalsowskiej, oraz podłogę i sufit, w cudzysłowie, pokazujące obszary, w których mogą być tworzone wiązania wodorowe. Widzimy, że ten inhibitor, który tutaj jest w postaci tych cienkich szkielecików narysowany, tworzy z podłogą i sufitem siatkę wiązań wodorowych. To są te żółte pałeczki pokazujące miejsca tworzenia tych wiązań wodorowych. Natomiast w tej czerwonej ramce jest przykład położenia jednego z hydrofobowych łańcuchów bocznych tego inhibitora. Widać, że on wchodzi bardzo ładnie we wnękę hydrofobową, tej hydrofobowej ściany centrum aktywnego enzymu. I w taki sposób zachowują się te pozostałe, tutaj już nie pokazywane ze względu na zbyt dużą liczbę szczegółów, łańcuchy boczne tego inhibitora. Zatem ten inhibitor ma fragmenty, które oddziałują elektrostatycznie poprzez tworzenie wiązań wodorowych i fragmenty, które oddziaływują hydrofobowo. I wróćmy teraz do tego podstawowego naszego pytania o komputerowe wspomaganie projektowania leków. Tak jak powiedziałem, nie komputer, a fizyka i chemia z narzędziem w postaci komputera. Jeżeli chcemy zaprojektować na przykład inhibitor, który zablokuje nam szlak chorobowy katalizowany przez pewien układ enzymatyczny, to musimy, tak jak powiedziałem, zablokować działanie tego enzymu. Zatem najpierw musimy poznać właściwości fizyko-chemiczne, przestrzenne
struktury przestrzennej tego enzymu, znaleźć miejsce, do którego możemy najskuteczniej przyczepić inhibitor, który blokowałby dany enzym. Zwykle jest to centrum czy miejsce aktywne, chociaż nie zawsze, czasami przyczepienie czegoś w inne miejsce także powoduje zablokowanie roli biologicznej tego szkodliwego obiektu. Zatem pierwsza rzecz, najczęściej musimy zacząć od struktury przestrzennej danego enzymu i tutaj przy pomocy dostarczają nam eksperymentatorzy w postaci bądź danych rentgenograficznych z kryształów, bądź danych magnetycznego rezonansu jądrowego ze środowiska ciekłego. Obe te grupy prac doświadczalnych pozwalają nam ustawić pierwszy obraz, to znaczy strukturę przestrzenną tego enzymu. Następnie biochemicy nam zapewne podpowiedzą, gdzie znajduje się centrum aktywne tego enzymu. Zatem gdzie jest obszar, w którym my możemy tak naprawdę przystąpić do pracy. I na czym ta praca polega? Polega na tym, że najpierw musimy dokonać charakterystyki fizykochemicznej tego obszaru, miejsc, w którym ewentualny inhibitor, z którym ten inhibitor będzie oddziaływał. Musimy umieć poszukać obszarów hydrofobowych i zidentyfikować te miejsca, jeśli takowe się znajdują. Musimy zidentyfikować grupy donorowo-akceptorowe do wiązań wodorowych, jeśli takie w tym obszarze się znajdują. I to jest wstępna rzecz. W tej chwili programy komputerowe mogą to robić niejako automatycznie. Możemy włożyć obraz komputerowy takiej proteazy i zażądać od komputera, żeby nam taką charakterystykę zrobił. Ale możemy zrobić więcej. I tutaj jest sedno tej metody, o której mówimy i nazywamy komputerowym wspomaganiem projektowania leku. Tworzymy bibliotekę tysiąca czy większej liczby, bibliotekę fragmentów molekularnych małych grup, kilku, kilkunastu najwyżej atomowych. Te grupy obrobione odpowiednim programem komputerowym pozwalają na identyfikację ich właściwości z punktu widzenia oddziaływań, a więc powiedzenie, czy one posiadają i gdzie, jeśli posiadają fragmenty hydrofobowe, czy są w tych obiektach fragmenty hydrofilowe. Zatem każdy taki element takiej bazy tysiąca czy większej liczby małych fragmentów molekularnych jest określony z góry poprzez swoją charakterystykę donorowo-akceptorową do wiązań wodorowych i hydrofobową do oddziaływań hydrofobowych. Teraz co robi komputer? Komputer identyfikuje w miejscu interesującym nas te same właściwości od strony enzymu na przykład. I później komputer potrafi włożyć w to miejsce cząsteczkę, zaczynają obracać, dopasowywać i szukać takich wzajemnych położeń inhibitora względem enzymu, by to położenie owocowało w najlepszym kontakcie hydrofobowym bądź w najlepszym kontakcie wiązań wodorowych. Czyli te czynniki, które powodują, że ten inhibitor może się tam skutecznie przyczepić. I tak przechodząc od fragmentu do fragmentu, obracając tymi fragmentami, pozwala nam na uzyskanie całej listy fragmentów z ich półilościową charakterystyką tego, co może się skutecznie przyłączyć do danego miejsca. Następnym problemem to jest łączenie tych fragmentów. Możemy mianowicie rozbudowywać, wędrować sobie po całym centrum aktywnym, przesunąć się trochę do drugiego miejsca i zażądać, w cudzysłowie, od komputera, by zidentyfikował, jakie fragmenty tam mogą się przyczepić, a następnie czy wzajemne położenie pierwszego i drugiego fragmentu jest takie, że pozwala na utworzenie wiązania chemicznego między nimi. Zatem w ten sposób mamy ocenę, czy możemy rozbudowywać naszą cząsteczkę. I tak krok po kroku, analizując tę bibliotekę i składając te fragmenty, możemy dojść do kandydatów na inhibitory, które mogą skutecznie przyczepić się do danego enzymu. Dlaczego ta czynność jest pożyteczna? Otóż praca eksperymentalna jest zwykle długotrwała. Budowa, konstrukcja, modyfikacje kolejnych kandydatów są czynnościami, które zabierają sporo czasu. Natomiast w komputerze bardzo łatwo można usunąć jedną grupę
chemiczną, zastąpić ją inną grupą chemiczną, przekręcić jedno wiązanie, przekręcić całą cząsteczkę i tą drogą my możemy ten proces poszukiwania leków bardzo przyspieszyć. Jak powtarzam, nie jest to cudowne panaceum. Techniki, zarówno metody fizyczne stosowane, jak i techniki komputerowe nie są jeszcze tak dobre, byśmy mogli rzeczywiście symulować bardzo dokładnie poszczególne procesy. Jest tam wiele pułapek i zasadzek, ale czynności te na pewno są bardzo pożyteczne i ten proces usprawniają. Wszystkie duże laboratoria na świecie, firm farmaceutycznych, od kilkunastu lat posiadają rozbudowane tego rodzaju laboratoria i pracownicy tam pilnie stosując właśnie tego rodzaju metody szukają kandydatów na nowe leki. Opowiedziałem Państwu o jednej z najprostszych metod projektowania leków. W tej chwili ta gałąź ciągle rozbudowująca się jest dość bogata. Metody oparte tylko o identyfikację powierzchni hydrofobowych czy identyfikację wiązań wodorowych należą do najprostszych. Obecne możliwości obliczeń fizycznych są dalej idące. Możemy bardziej ilościowo te rzeczy badać. Badać dehydratację fragmentów, które muszą pozbawić się wody, by dołączyć się w jakimś miejscu do kompleksu. Te procesy w różnorodny sposób mogą być modyfikowane. Oczywiście mogą być także problemy związane z tym, że w trakcie tworzenia się takiego kompleksu zarówno ten fragment może być giętki, jak i giętką może być ta powierzchnia, na przykład enzymu, do którego ten inhibitor ma się przyłączyć. Ona nie musi być sztywna i jedna, taka jaką daje nam obraz struktury rentgenograficznej. Może być w pewien sposób adaptująca się do powierzchni enzymu. Te procesy są bardziej złożone, no ale krok po kroku coraz lepiej potrafimy je modelować. I w tym jest pewna nadzieja. Chciałbym wreszcie powiedzieć parę ogólnych uwag o całej działalności związanej zarówno z biochemią, biologią molekularną, biofizyką, modelowaniem molekularnym. W procesach globalizacji całego życia światowego następują pewne zasadnicze zmiany. Zmiany związane na przykład z tym, że odległości w świecie drastycznie się zmniejszyły. A ze zmniejszeniem się odległości pojawiają się nowe niebezpieczeństwa dla całego życia na Ziemi. Bowiem wirus nie musi czekać na żaglowiec, który będzie płynął z nieliczną załogą miesiącami z Australii do Europy, czy z Chin do Europy. Wystarczy mu kilkanaście godzin, by przenieść się między dowolnymi dwoma punktami na powierzchni Ziemi. A wraz z nim będą przenosiły się choroby. Środowisko, w którym żyjemy, robi się trochę bardziej agresywne. Coraz więcej jest dziwnych cząsteczek, które żyjąc, produkując, do tego środowiska uwalniamy. W ściekach wielkich miast następuje szalony, błyskawiczny proces zmiany informacji genetycznej w rozmaitych drobnoustrojach. I to wszystko jest wokół nas, nie zawsze w sposób świadomy, ale jest wokół nas wtedy, kiedy tytuły dzienników donoszą o epidemii SARS, kiedy ludzie zaczynają się zastanawiać, no dobrze, nie tylko lekarze, ale i zwykli ludzie, którzy dowiadują się coraz więcej o tego typu problemach. Zadadzą sobie pytanie, dobrze, być może pojawi się wirus, który będzie się przenosił tak jak grypa drogą kropelkową, i będzie śmiertelny. I co wtedy? No i właśnie, ten jednoczący się świat musi być świadomy tego, że staje się jednym organizmem, a w biologii jeden organizm kryje w sobie wielkie niebezpieczeństwo. Jeśli tych organizmów mamy tysiące, to śmierć jednego z nich nie stanowi biologicznie wielkiego problemu, reszta przeżyje. Ale jeśli mamy jeden organizm, to jego zaburzenie może wywołać niesamowite komplikacje dla całego życia na Ziemi. To jest właśnie problem, przed którym stoimy.
to, że nauka poznaje coraz nowsze rzeczy i coraz głębiej rozumiemy, to równocześnie jest pewna szansa na to, że możemy tym zagrożeniom się przeciwstawić. Możemy się przeciwstawiać w taki sposób, że możemy szybciej reagować na grożące niebezpieczeństwa. W przypadku leków oznacza to, że badania podstawowe także w tej dziedzinie nie są badaniami, które wyrzucają pieniądze podatnika, a są badaniami, które temu podatnikowi w pewnym momencie mogą być niezbędne do tego, by dalej żył. W momencie, kiedy by się pojawił taki śmiercionośny wróg, wszyscy będą patrzyli na naukowców z takim apelem: zróbcie coś i zróbcie to błyskawicznie. Drugi aspekt tego to jest to, że te badania w tej dziedzinie, nie tylko w tej dziedzinie, wymagają tego, by obywatele, ci zwykli obywatele, przepraszam, że użyję tego słowa, byli bardziej świadomi tego, jakie są możliwości nauki. Jakie są możliwości nauki, co ta nauka mówi o tym otaczającym świecie, gdzie identyfikuje niebezpieczeństwa. I żeby społeczeństwo jako całość, wybierając tych, którzy nimi rządzą, którzy kierują całym życiem, zastanawiali się, kogo wybierają i czy ci ludzie będą w stanie sprostać wyzwaniom, jakie w stosunku do całego świata przyroda otaczająca i my sami w niej stwarzamy.